wiadomości, komentarzy, no i też jesteśmy w siódmym odcinku dzięki Wam. No ale jakby nie możemy tracić tej czujności tak. I nawet jak dobrze nas ocenią jurorzy, to najważniejsze jest to, tak naprawdę jak ocenicie nas Wy swoim wsparciem SMS-owym i głosami w aplikacji. No właśnie. Więc głosujcie, głosujcie, głosujcie. Tak, o ten jest gwiazdami na live'a, hej! O, hej! Tak, także, ale teraz w ogóle jest już tak w tym programie, że serio, ja byłam w szoku, że odpadł Alex i nikt chyba się tego nie spodziewał. Teraz już poziom jest tak wyrównany, że ja się obawiam, że odpadniemy. No dobra, właśnie, Alex jest chyba najlepszym przykładem na to, że nawet jak idzie taniec super, są super tańczy. Noty już mieli chyba 38 punktów tak. Teraz, to bez to, waszego to, wsparcia no to jest no lipa. Lipa no. Będzie. Lipa, także... No właśnie. Dua Lipa. Będzie Dua Lipa. Podwójny przypadek. Więc głosujcie na nas. Tak. Dobra, ale może nie będziemy tak żebrać, tylko coś wam opowiemy. Nie chcemy żebrać, tylko opowiadam. Ja się serio cykam. Jakby już jest tak, że po prostu nie wiem, co się wydarzy, no nie? Jakby no. I każda decyzja, co by się nie wydarzyło, to już będzie takie wielkie przeżycie dla mnie. No tak. Bo już tak się zżyliśmy też z tymi osobami. Ale w ogóle też się cieszę, że Dagmara przeszła. Dla mnie to już nikt nie powinien odpadać, bo wszyscy tak dobrze i tak dobrze tańczą, że ja po prostu, Jezu, już jest naprawdę ciężko. Już jest ciężko, ciężko. Dobra, odpowiemy na pytanka. Nie będziemy tutaj się użalać tak nad sobą. Ale bardzo Wam dziękujemy za tyle miłych komentarzy. Taniec z gwiazdami napisał, że nas ściska. My też ściskamy oczywiście. Bardzo miłe komentarze. Boże, jesteście kochani, że tak wspieracie nas. Naprawdę to doceniamy. O, Cyrko, hej kochana, wczoraj daliście czadu. O, dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Zrób znak Gangsta. Gangsta to jest taka moja grupka, mój fan, nie wiem, czy kojarzysz ją. I oni robią taki znak. I ogólnie oni się cieszą, jak się robi taki znak. Yeah, Gangsta. Pozdrawiamy Gangstę. Pozdrawiamy Gangstę. Gangsta węgla się zaczyna. Widzicie moje mięśnie, zobaczcie. Po treningu. Dobra, pytanka. Lecimy z tym. Jaka UWU, co to znaczy? UWU, czy ja jestem boomerem? UWU? No, co to znaczy? Nie wiem, to jest jakiś młodzieżowy slang chyba. UWU. UWU to jest taka laska, co robiła tam gamingowa, coś tam tak mówiła. UWU. To tylko tyle wiem. Możecie nam napisać, co oznacza UWU, bo no właśnie, co to znaczy nie jesteśmy na czasie chyba. No, chyba nie. Już starość, nie radość, kochani. Nie no, żartuję. O, podoba Wam się taniec towarzyski. Michał. Czy podoba nam się taniec towarzyski? Tak, to tobie się podoba. No, taniec towarzyski jest moją pierwszą miłością tak naprawdę i największą. Ja to robię od dziecka, więc no, ja uwielbiam, uwielbiam i jestem zakochany. I pomimo tego, że trenowałem też inne style tańca i gdzieś tam aktywnie działam też poza tańcem towarzyskim, to zawsze wracałem do towarzyskiego, bo no, kocham najbardziej w świecie. No ja lubię, bo lubiłam przez taniec z gwiazdami, ale to zależy, wiecie, też od rodzaju tańca, od muzyki. To jest też bardzo ważne. Jak nie tańczy się profesjonalnie, no to jednak jest to istotne, ta muzyka. A my w tańcu z gwiazdami dostajemy po prostu piosenkę i musimy do nich zatańczyć, więc... Wszystko, wiecie, to wszystko się musi złożyć się w jedną całość. Czasami jest tak, że coś ci wsiądzie, a czasem tak, że zupełnie nie. Jaka była najtrudniejsza choreo? Ktoś tutaj się pyta. Jaka była dla ciebie najtrudniejsza choreografia? Dla mnie najtrudniejsza... Trudna była na pewno ta, którą tańczyliśmy wczoraj, tak pod względem trudnościowym, ale przyszła mi... Nie, że z łatwością, bo też dużo trenowaliśmy, ale po prostu ja to czułam od początku, no nie, już ci nawet mówiłam, o dobra, czuję, to są jakby moje kroki, mój vibe. Z pasodoble też tak miałam, że, chociaż pasodoble nie było takie trudne, te akrobacje były ryzykowne, ale dla mnie najgorszy, coś co najgorzej wspominam w programie, to jest jive. Bo po prostu ja już mówiłam Michałowi, nie chcę tego tańczyć, te wykopy, to wszystko, to nie moja bajka. I też jeszcze, to akurat był odcinek, w którym podawaliśmy piosenki, do których mamy sentyment. No więc ja podałam Halo i nie sądziłam, że Halo zostanie tak zmodyfikowane. Po prostu myślałam, że będzie ta wersja oryginalna, a to zupełnie inna piosenka i no w takiej wersji mi się Halo nie podoba. No po prostu nie mój vibe. Po prostu w oryginalnej wersji Halo to jest rumba i ten utwór pasuje do rumby, jeśli chodzi o rytm i też charakter.
Ale tutaj no, przerobili to na Jive'a. No. I no, nie o ten utwór ci chodziło jakby do końca, nie o ten vibe. Nie, nie, nie. No mi chodziło o takie Halo, oryginalne Halo, wiecie, bo ja mam sentyment do tego numeru. Jak to śpiewałam w Voice'ie, to no to po prostu no, mam wspomnienie. Ale może fajnie, że już mamy tego Jive'a. Ale dobrze, już mamy go. Bo teraz będzie po dwa tańce, to lepiej mieć coś innego niż Jive'a. No dokładnie. Może też ta trudność Jive'a wynikała z tego, że było dużo kroków, bo Jive przez swoje szybkie tempo i złożoność tych wykopów ruchów nogami jakby sprawia wrażenie, że jest więcej tych kroków do zapamiętania. Tak. Ja miałam wrażenie, że w Jive'ie jest po prostu więcej kroków niż w ostatnich naszych poprzednich tych choreografiach, bo strasznie dużo tam się działo. Ale też to dla mnie był ciężki tydzień, bo i były święta i w ogóle dużo się działo, więc jakoś tak nie mogłam się skupić też na tym tak do końca. Tak nie mogłam w to wejść tak na 100%, ale później już było okej. Okay. To więc to był taki mój kryzysowy chyba odcinek. Też nie miałam tak siły w ogóle wtedy. No ale spoko. Ogólnie ale mamy za sobą. Quickstep też był taki. Ogólnie ja wszędzie, gdzie są skoczki, nie lubię. Czyli Roxy nie lubi skakać nie. Po prostu. Miłosz Skierski. Gratulacje, dziękujemy bardzo. Cieszę się, że wzięłaś udział w programie. Bardzo się cieszę, że mogłam poznać Michała, że razem pracujemy, dużo się uczę tutaj, więc bardzo, bardzo fajny format. Dobra, zadawajcie jakieś pytania. O, Michał, skąd pochodzisz? Nasz choreograf z wczorajszego odcinka napisał tutaj. Pozdrawiamy cię, Jakubie. Pozdrawiamy Jakuba Pursę. Ja pochodzę z małej miejscowości. Uwaga, moja ulubiona nazwa. Moja ulubiona miejscowość. Z województwa pomorskiego, z miejscowości Pszczółki. Pszczółki! Tak, ja pochodzę miał z Pszczółek. Miał maksywkę Pszczółka. No, taką powiedzmy. No, więc pochodzę z Pszczółek. To jest 30 km od Gdańska. I tam mieszkałem przez większość swojego życia. A potem już ze względu też na pracę, na studia i w ogóle szkołę przeprowadziłem się do Gdańska i tam mieszkałem właśnie przez ile? W samym Gdańsku przez 3 lata, ale tak naprawdę od dziecka tam jeździłem do szkoły tańca, gdzie się uczyłem do szkoły ogólnie normalnej, do liceum, no później potem na studia. No, więc pochodzę z Pszczółek. Polecam, zapraszam, bardzo, bardzo fajna miejscowość i naprawdę tam są pasieki, miód i wszystko. Pszczoły. Ktoś napisał, że słodka nazwa. No. Tak, Pszczółek. No. Hejo, dobra. Ktoś tu miał fajne pytanie, ale nie wiem, czekajcie. A może tutaj. To no, może weźmy te właśnie. No, dobra. O, ktoś się pytał, czy pokażę Puszynę. Tak, zaraz pokażę. Michale, czy lubisz Lego? Czy lubię Lego? Tak. Moderuj live'a, pójdę po Puszynę. Ogólnie może dwa razy w życiu składałem Lego. Lubię. Ogólnie fajnie było, ale to nie wiem. Nie mój vibe, klocki. Czekajcie, ja się nie znam trochę na live'ach, ale spróbuję otworzyć sekcję tych pytań. Ogólnie zdradzę wam, że mam wadę wzroku i mam astygmatyzm i wszystko mi się trochę rozmazuje, jak nie mam okularów. Więc jestem ślepy i mogę nie doczytać pytań. Jest takie pytanie, czy wcześniej się znaliśmy z Roxy? To mogę od razu odpowiedzieć, że się nie znaliśmy wcześniej osobiście. Oczywiście kojarzyłem jej twórczość, słuchałem nieraz jej utworów i bardzo dopingowałem. Ale osobiście się zupełnie nie znaliśmy i nawet jak było takie pierwsze spotkanie integracyjne tancerzy i gwiazd przed pierwszym treningiem na sali, to było jakoś tak, że też nie rozmawialiśmy za bardzo ze sobą, więc takie pierwsze spotkanie miało miejsce właśnie na sali treningowej. Puszciu. Patrzcie, tu jest Puszynek. Zobaczcie, przyniosłam specjalnie dla was Puszynka. Może będzie siedział chwilkę chociaż. O Boże, zmęczyłam się, bo mi uciekał. Dobra, otworzę czas te pytania. Tak, otwórz jeszcze. Tu chyba, tak.
Tu się jakoś oznacza... jak możesz wchodzić. Nie. Aha. Dawaj, wybieraj pytanie. To już odpowiedziałem. Trochę mówię po polsku. Dlaczego tańczycie dwa tańce w niedzielę? Wydaje mi się, że wynika to z tego, że już jest mało par. Tak. No, a program nie może trwać godzinę. No i też chodzi o to, żeby stawiać nam coraz wyżej poprzeczkę tak naprawdę. Jeśli wszyscy przygotowują super taniec w tydzień, no to trzeba podnieść trochę oczekiwania i poziom i myślę, że stąd drugi taniec, żeby ludziom było trudniej przygotować dwa tańce. Jeśli to będą dwa tańce oceniane, a wydaje mi się, że tak będzie, no tak, nie wiem tak tego do końca, właśnie. No to też te noty będą wyglądały inaczej. Może jeden taniec no. będzie na 40, a drugi na, nie wiem, 20. Na 10. Na 10, więc... No, to też wydaje mi się, że to po to, żeby była większa rozbieżność w, tej, no tak. w tych punktacjach. Musi się więcej dziać po prostu teraz. No i więcej atrakcji dla Was, tak naprawdę. No. Zobaczymy. Trzymajcie kciuki, bo to już jest naprawdę dużo. Na mnie to już jedną choreografię było. Mhm. Było no, dużo. Dwa razy więcej pracy. A teraz dwie. A jak myślicie, co zatańczymy teraz? Jakie dwa tańce zatańczymy? Będą różne tańce, w sensie różne od siebie. Tak, możemy Wam podpowiedzieć, że jeden taniec to będzie styl latynoamerykański, a drugi to będzie styl standardowy. Także możecie pisać w komentarzach tutaj też i no, w komentarzach. No, jestem ciekawa, czy zgadniecie. Latino może, o dobra. Tak, jeden będzie latino, a drugi będzie standard. Tak. Ktoś napisał maybe samba. Może, może samba, może waltz. O, waltz, ktoś... No, ale jaki? Jazz nie. Jazz, od razu Wam podpowiemy, nie. że jazz nie. To będzie typowy taniec towarzyski teraz. Tak. Jeden i drugi. To z Pushin. No jest tutaj. Pushin jak sobie tak Pushin tutaj się. Jest. Zobaczcie, jaki on jest kochany. Bo tak kocham. Ten kot jest cudowny. Dobra, kolejne pytania. Zobaczmy. Weź czytaj ze mną, bo... Dobra, dobra, widzę. Dawaj. Ojejku, puszciolku. Nasz ulubiony taniec do tej pory może. Dobra. Bo był jaki był najmniej ulubiony. Dobra, jest najłatwiejszy i ulubiony, powiedzmy. Ulubiony? Mhm. Dla mnie paso i ten wczorajszy. No, dla mnie też nasz ten taniec współczesny i paso doble to takie moje tak. dwa ulubione. Też tak moje. I na trzecim miejscu ja bym dał walca jeszcze. Też. Ten walc też mi się bardzo podobał, chociaż tak sceptycznie byłam nastawiona na początku. Mhm. To jednak wyszło to fajnie. I wydaje mi się, że jak opowiadając, który taniec najłatwiejszy, to też z mojego punktu widzenia jako osoby, która tu trenowała Roxanę, to myślę, że najszybciej walc no. wyszedł, nie? Że tak. Zrobiliśmy kroki, trochę technika i już to wszystko wychodziło, więc tak. walc tutaj poszedł łatwo dosyć. No. Wals no. był ok i był wolny, więc po prostu, wiecie, te kroki w walcu akurat są powtarzalne dosyć. No, charakteryzuje się takim specyficznym krokiem i... Jest jakiś taki schemat, że zawsze ta jedna noga dochodzi, tak. wybija drugą, więc nie trzeba też zastanawiać się tak bardzo no właśnie. nad tym, czy prawa, czy lewa noga, więc to jest tak, ogólnie Tak, więc to spoko. Było fajne i nie było takie trudne. To fakt, to chyba najszybciej tak walca zrobiliśmy, także bardzo szybko. Szybko go zrobiliśmy. Dobra. Myślicie, że będziecie mieć kontakt po tańcu z gwiazdami? Tak, myślę, że tak. Myślę, że no, tak. No ja w ogóle naprawdę. Bym chciała jeszcze po tańcu jakoś się łapać na takie zajęcia typu, że nie wiem, potańczyć sobie tak po prostu, no żeby pewnie. Utrzymać tą formę. Bo jednak, ile my już trenujemy? Dwa? Dwa miesiące. Nie chciałabym bez formy. Bo wiesz, to się no. zapomina, po prostu zapominasz, no nie? Później tych choreografii, tego wszystkiego, a tak to zawsze zostaje gdzieś w ciele. Taniec ogólnie wydaje mi się, że jest też fajną opcją na to, żeby się poruszać. Tak. Bo on łączy w sobie i w sumie stretching, rozciągnięcie no. ciała i jakieś takie cardio, bo też dużo i szybko się dzieje. Trzeba mieć też trochę siłę w tym wszystkim, jak są jakieś podnoszenia, akrobacje, więc tak. wydaje mi się, że to jest bardzo fajny sport też ogólnie tak. dla ludzi, którzy chcą utrzymać formę ciała. No, a też ogólnie zapaliśmy chyba bardzo dobry vibe i się no. od samego początku super dogadujemy.
Więc na pewno będziemy mieć dalej kontakt po programie. Tak, no naprawdę. No nie wiem, taką mam nadzieję. Nie, no ja też mam taką nadzieję. Ale super właśnie, bo nie mieliśmy wpływu na to, kogo nam przyznają, jakiego partnera. Nie wiedziałam, z kim będę tańczyć po prostu w tym programie. Więc super, bo od początku właśnie było takie dobre flow. W sumie jak na to, ile trenujemy, ile w ogóle jest też takiej nerwówki, no nie? W tym... W kwestii tego, ile mamy czasu na daną choreografię, to my w ogóle nie mieliśmy takiej spiny chyba ani raz. Nie. Więc mega. A tak wszyscy się pytają, kłócicie się na treningach? Nie, zupełnie nie. My właśnie jesteśmy dobrze dobrani, jeśli chodzi o taką pracę, bo no wiadomo, każdy jest wyrozumiały, Michał jest wyrozumiały. Nieraz jak nie mam aż tyle sił na trening, to po prostu robimy przerwę, no ale działamy sobie w swoim tempie i to jest super. Ja nie lubię też, jak ktoś mnie tak za bardzo ciśnie. No ale też jak już jest mało czasu, to jednak no trzeba działać. Ogólnie ze mną jest ciężko się pokłócić, tak szczerze. Ja mam duży dystans do siebie, więc często z siebie żartuję. Raczej jestem cierpliwy, wyrozumiały. Nie wiem. Ciężko mnie wyprowadzić z równowagi. Ale zdarza się niektórym. Niektórym się to zdarza. Tak, wczoraj mi w tańcu współczesnym się zdarzyło. Tak, w tańcu współczesnym na scenie. No, nie no. Jest naprawdę super. Naprawdę. Dobra. Ja mogę odpowiedzieć na jedno pytanie, które już tu widziałem. O, dawaj. Bo ktoś zapytał, już kilka razy mnie też pytano, ile mam lat. I ostatnio też były jakieś artykuły w internecie i w jakiejś prasie papierowej. To może to sprostuję, bo wszyscy piszą, że mam 32 lata. Jezu. No tak, bo mówiłeś mi, że tam w jakimś portalu tak. Napisali, że masz 32 lata. W portalu i ostatnio w gazecie przeczytałem, że mam 32 lata. Yeah. A ja mam ogólnie 25 lat. 25. W tym roku będę miał 26, ale dopiero w lipcu. Więc mogę mówić jeszcze, że mam 25 lat. Więc proszę mnie tu nie postarzać. Nie postarzać mnie. O Boże, a ja mam wrażenie, że mam ciągle 18 lat, mimo że mam 19. Ja też w sumie mam wrażenie, że mam 18. Ja bym sobie dał w ogóle, no już może 20 bym sobie dał, ale no 32 to nie. 32. Którego lipca masz urodziny? 18. Także można śmiało wysyłać prezenty różne, ja wszystko przyjmę. Złoto, diamenty, gotówka. Michał się rozkręcił na live. Także 18 lipca przyjmuję prezenty. O, widzicie, diamenty. Bo to diamenty. Hejka, hejka, hejka. Co? O, Kevin wpił na live. Hejo. Tak widzę, tutaj wnioskuję po komentarzach. Dobra, jakieś pytanka zadawajcie. Jakie są? Co? Ale młodziutki, wszystko przed tobą. No wszystko. No tak, wiadomo, cały świat stoi otworem. To mam tym bardziej. No. No tak. Nie mogę. O, ja mam 16. Nie, 16 lipca. 16 lipca. O, Roxana, miałam urodziny w sobotę. To wszystkiego najlepszego ci życzymy, kochana. Życzymy. Zdrowia, szczęścia, spełnienia marzeń, czego tylko pragniesz. O kurwa. O, dawajcie trzy fakty o sobie, których nie znamy poza Tańcem z Gwiazdami. Dawaj pierwszy, zaczynasz. Fakt o mnie, czekam się zastanowić. No mnie dużo znają już. Kurde, nie wiem. Nie wiem, co bym chciał zdradzić o sobie. No właśnie, no, zastanów się. O, fakt o mnie, że od niedawna, okej, korzystam z jednej platformy muzycznej i słucham, ale jestem chyba człowiekiem jakiejś starej daty i ściągam utwory na telefon, słuchajcie, na pamięć telefonu i puszczam tak z pamięci z telefonu. I już kiedyś ktoś to zobaczył u mnie i się śmiał ze mnie, że nikt tak nie robi, że wszyscy korzystają, nie wiem, ze Spotify albo YouTube Music, ale ja ściągam muzykę na telefon i słucham muzykę z telefonu.
Bo zawsze się boję, że ogólnie, no dobra, już to jest ciężko nie mieć internetu, no bo mam internet w telefonie, ale kiedyś chyba miałem jakiś ograniczony i zawsze ściągałem te utwory, nie wiem, to jest jakieś... Ściągam muzykę na telefon. Ja też czasem ściągam. Też ściągasz? No, ale nie taką, bo nie wiem, jak to się robi. Że offline? A skąd ty ściągasz tą muzykę? Nie mogę mówić chyba, bo to są jakieś strony nielegalne, nie wiem. Jezus. O kurde, ale się podłożyłeś. Nie, no nie wiem, z takich, wiecie, ściągarek do muzyki. To są takie programy, wiecie. Nie, ale czasami też... Pomikuj.pl. Czasami wykupuję też jakieś płyty z utworami tanecznymi, których nie ma na przykład na platformach. No i wtedy sobie przesłam muzykę. Dobra, teraz ty fakt o sobie, dawaj. Fakt o sobie, kurde, ja mam... Ale ja to mówiłam, nie? Ja po prostu ja o tym mówiłam już kiedyś, ale... Kiedyś jak byłam mała, to... Musiałam spać z mikserem, takim blenderem, bo on miał po prostu taki guzik, który wtedy mi się podobał i ja mówiłam, że ja nie zasnę, póki ten blender nie będzie leżał obok mnie, tak jak przytulanka. Ja z nim spałam. Tak. Z blenderem. No, to był hit. Nie wiem. I tak mi się podobał. Dla mnie był taki fajny guzik. No, na początku myślałem, że chodziło o ten dźwięk blendera, że może to cię jakoś usypiało. Nie, nie, nie. Po prostu musiał być obok. Bo są jakieś takie szumy w internecie, na YouTubie na przykład, które puszcza się dzieciom i one zasypiają na przykład w wózku. I ja ostatnio nie mogłem spać i ja sobie też włączyłem na YouTube jakieś dźwięki do zasypiania. I tam był jakiś szum lasu, krople wody i tak dalej, ale to mi w ogóle nie pomogło, naprawdę. Był środek nocy i nic, zero, to nie dało. W końcu wyłączyłem to i mówię, dobra, jakoś spróbuję normalnie zasnąć. No, to jest... Ja potrafię zasnąć przy muzyce spa. Jakby kocham spać przy takiej muzyce spa, bo wtedy mam lepszy sen. To też takie szumy lasów, tak, ale to jest taka częstotliwość jakaś specjalna, wiesz o co chodzi? To jest ta częstotliwość i po prostu wtedy ona do tej pory śpi z blenderem. Nie, nie śpi już z blenderem, nie. Ej! Piszą, że... Czekaj, co oni... Że to się leczy. Nie wiem, co z tym złego widzicie. Ale jeszcze jeden fun fact to jest taki, że ja wsiadam do samolotu i po prostu mnie nie ma i zasypiam. No. Tylko, że silnik włączy. Ale to ja ostatnio też tak miałem. Jak leciliśmy, to od razu całą drogę spałem w jedną i w drugą stronę. No. Ale czekaj, jeszcze jakiś fakt. Dawaj, jeszcze fakt o tobie. Jakiś szybko fakt o mnie. Kurde, jestem ma nudnym człowiekiem. Nie, no co nie ty? Nie mam faktów. Nie. Nie jesteś nudny. No co ty? Jakiś szybko fakt o mnie. W gimnazjum miałem średnią 6,0. Miałem w trzecie gimnazjum. O kurde. Tak, nie wiem ile się ma lat w trzecie gimnazjum. Ale byłeś prymusem. Jezus, tak, i zostałem absolwentem roku ogólnie. O kurde. W naszej szkole i dostałem taką złotą tabliczkę. I co roku w gimnazjum, gdzie chodziłem, wybiera się jednego absolwenta roku i zawiesza się na takiej ścianie. I ta tabliczka tam jest na wieki wieków. No więc ja mega dobrze się uczyłem, byłem wtedy prymusem. I miałem średnią 6,0, ale szczerze to chyba nic z tej głowy nie zostało, albo się cofnęło. Poszło w nogi. Poszło w nogi, bo totalnie, jakby ktoś mnie coś zapytał, nie wiem, z jakiejś historii czy coś, to ja nic. Ani martw się, ja teraz kolejny fakt o mnie, którego nie znacie. Ja uczyłam się tak, żeby przechodzić z klasy do klasy. Okej. Okay, znaczy nie, ogólnie dobrze sobie radziłam w podstawówce, ale nie uczyłam się po lekcjach. Miałam po prostu, no nie, to co musiałam zdać, to zdałam, ale nie miałam zajawki na szkołę nigdy. Mnie zawsze straszyli rodzice, a szczególnie mama, że jak będę miał jakieś gorsze oceny, to zabroni mi, nie wiem, jeździć na zajęcia taneczne, czy coś w tym stylu. Więc zawsze się dobrze uczyłem. No i też otrzymywałem wtedy różne stypendia, jakieś tam naukowe i w ogóle, które też mi bardzo ułatwiały rozwój w tańcu. Wyjeżdżałem wtedy za tą kasę na jakieś kolonie, obozy i tak dalej. Warsztaty, pełno lekcji miałem tanecznych, więc... Uczyłem się też po to, żeby móc więcej się kształcić jakby w tańcu, nie wiem. Chyba byłem jakimś takim cwanym dzieckiem po prostu, które myślało, że ej, w sumie skoro chodzę do szkoły i spędzam tam pół dnia, to niech mi płacą za to. Takie było moje myślenie i po prostu się uczyłem
na tyle dobrze, żeby mieć te stypendia. No, i też fajnie. Polecam wszystkim, uczcie się, super. Nie, no, uczcie się to jeszcze będziecie na tym zarabiać. No, no szkoła to jest biznes. Są takie stypendia. To się wam zawsze przyda w no, życiu. Tak. No, maturę trzeba zdać. Ja zdałam. Na coś przebije. Czekam na coś, co przebije story o zasypieniu z blenderem. No, Kuba, powiem ci. Ja nie wiem. Ale mnie to też zaskoczyło. Zaskoczyło cię to? No teraz drugi fakt daj. Ja już dałem dwa, teraz ja też drugi dam o zasypieniu w samolocie i o tym, że nie uczyłam się wybitnie. To teraz ty dajesz trzeci. Nie uczyłam się wybitnie. Kurde, ja nie wiem. Czego o mnie nie wiedzą ludzie jeszcze? Ja naprawdę nie wiem, czego o mnie nie wiedzą. Dużo o mnie wiecie. O, ja wiem, czego. Mi przychodzą nie fakty wiem, o sobie zbyt ośmieszające mnie. Dlatego jej nie powiem. Tak? Dawaj, nie, coś mocnego. Nie. Coś, co przebije blender. Dawaj. Kurde, ja nie wiem. Nie wiem, czasem takie mocne. Ja mam mocną historię. Dawaj. Jezu, ja mam taką mocną historię. Bo jak jeździłam jeszcze wtedy na zawody judo, byliśmy na zawodach, no nie wiem, ile miałam wtedy lat, z 8, byliśmy na zawodach w Niemczech. I tam byłam z taką moją koleżanką, Gabrysią Jaracz. Pozdrawiam. My wtedy często walczyłyśmy razem i byłyśmy takie zawzięte obydwie, więc raz wygrywała ona, raz wygrywałam ja i tak na zmianę. Więc nigdy nie wiadomo było, kto wygra. Więc takie jakby trochę rywalki, jakby nie było. Jakby nie było, tak. Taka moja największa rywalka za czasów judo. I pamiętam, że na tych zawodach postanowiłam z taką moją starszą koleżanką, Darią, zrobić Gabryśce pranka w nocy. I bo nie miałam taką fazę, że zrobiliśmy coś takiego, że najpierw... Przeczytaj to. To ja wam wsypię fakt o nich. Oboje na zajęcie nieustannie podciągają. Tak, no fakt. Ja teraz nawet tak robię chyba. Nie wiem skąd to się wzięło, ale ja też sobie podciągam spodnie. No ja też, ja po prostu, ja muszę mieć tutaj. Ja, i wkładam sobie koszulkę w spodnie, jak tańczę i wszystko. Boże. Dobra, dokończyć tą historię. No. No i z tą Darią na początku jej jakby smarowałyśmy rękę bitą śmietaną i dałyśmy taki papierek od cukierka, żeby ona... Tu na noc jej dałyśmy ten papierek od Zozana. Żeby ona sobie, wiesz, tą rękę... Ale ona spała wtedy, ona tak? Ona spała wtedy, tak. No i to nie zadziałało, bo ona się obudziła w nocy, zlizała tam całą bitą śmietanę z ręki i poszła dalej spać. Ale to nie był koniec pranka. To nie był koniec pranka. Mówię, dobra, trzeba zrobić coś grubego. A to było bardzo dawno temu. Mam nadzieję, że ona się nie obrazi, że opowiadam taką historię. Ale przestawiłam zegarki w telefonach. Wszystkim? Tam w tym pokoju, bo jakby w tym pokoju byłam ja, Daria i ona. No. Ona spała i była taka mega stęskniona wtedy za rodzicami. No. No więc czekała bardzo na powrót jakby z tego, z tych zawodów. I ustawiłyśmy zegarki na 7 chyba, a była noc, jeszcze było ciemno. Zasłoniłyśmy po prostu okna, żeby nie było widać coś właśnie tej ciemności. No i udałyśmy, że tam wstajemy i ustawiłyśmy budziki niby na tą 7 rano, a wtedy była 3 w nocy. Jakby tak realny czas to była 3 w nocy, a my przestawiłyśmy te zegarki na 7. No i tam udajemy, że dzwoni budzik. I takie, no już jest zbiórka za 15 minut, trener chciał cię zobaczyć przed hotelem. Co? I ona wstała i poszła. Ale teraz bym tak nie zrobiła. A to było niebezpieczne. Wiesz, kurde, w Niemczech takie małe dziecko wyszło przed hotel i czeka. Ale chyba zobaczyła, że jest ciemno. No zobaczyła, no ale wiesz, no 7 rano, no to mogę sobie a pomyśleć nie, 7 po prostu. To nie aż tak. No 7 to, wiesz, o 7 jeszcze wtedy to była chyba zima, więc nie było aż tak jasno o 7 rano ogólnie. No tak. I ona serio w to uwierzyła. Czekała tam 15 minut. No to było, także prank. Roxana Dubiel, tak. To jest totalna faza Marcina Dubiela. No, hit. Jaka pranksterka, no ja byłam niezła. Ja byłam niezła. Teraz już nie robię takich akcji, ale
Kiedyś to było. Kiedyś to było. Kiedyś to były czasy, a teraz to nie ma czasów. Jezu, bumerzy. Jezu. Kiedyś to było. Dzieciaczki, kiedyś to było. Dobra. Dawaj jakieś pytanie jeszcze. O Boże, lubicie czytać książki? Lubię czytać. A ty? Ja też lubię, ale ja czytam głównie takie psychologiczne albo o emocjach, o rozwoju osobistym. Nie lubię czytać jakichś, nie wiem, powieści. Lektur szkolnych też. No. O, lektur nie. Chociaż lubiłem jedną. Moja ulubiona lektura szkolna to Folwark zwierzęcy. O! Czytałem, no. Nie, szczerze? Ja nie lubiłam lektur szkolnych czytać, bo mam taką zasadę, że jak ktoś każe mi coś zrobić, to ja nie mogę nie tego zrobić. I tak miałam w podstawówce. Więc no nie za bardzo nie czytałam tutaj lektur, ale inne książki czytałam jak najbardziej. Pamiętam jedną taką Wróć Alfiku, to jest taka książka, to jest taka książka, którą ja czytałam zamiast jakiejś lektury w podstawówce. Pamiętam, że to była taka pierwsza książka, w którą się mega wkręciłam. Była takim białym piesku, który zaginął. No słodkie to było, mega urocze. Ej, czy ten typ wczoraj śpiewał z playbacku, bo totalnie inny ruch ust miał, nie pasowało. Szczerze? Nie wiem. Nie wiem. Ja też nie wiem. Nie wsłuchiwaliśmy się tak. Tam było pytanie o koncert, czy byłem na twoim koncercie, więc mogę powiedzieć, że tak, byłem. Byłem już na dwóch koncertach Roxany, więc już jestem totalnie węgielkiem. Dołączam do grona węgielków. Na Sekrecie Roxy byłem i byłem na koncercie Disneya, na tym, gdzie śpiewałaś utwory Disneya. I było naprawdę super i powiem wam szczerze, że jak Roxana wbija na scenę, to jest taki mega kontrast między nią a innymi artystami, bo ty śpiewasz naprawdę zawsze na żywo i jest taki poziom wow. Dziękuję ci bardzo, to bardzo miłe. Także polecam wszystkim. Jak tylko Roxana ogłosi jakiś koncert, to wszyscy wbijacie. Wszyscy. Dzięki. A Michał robi zajęcia też, więc jakbyście chcieli do niego na zajęcia, to kochani, wiecie, piszcie na Insta. Na priv, piszcie na priv. Piszcie na priv. Michał chętnie zrobi z mami zajęcia, jak będzie miał czas. Dobra, ktoś tam napisał, żebym ci zrobiła pranka jakiegoś. Szykuj się. Dobra, ja lubię pranki, się śmieję zawsze mega z pranków. No, ale też w ogóle dzisiaj kminiliśmy, żeby zrobić takie wyzwania sobie. A, właśnie. Tylko nie wiem, czy to się... Nie, no to się musi udać. Ale to już możemy mówić o tym? Tak. To już jest podjęta decyzja. Tylko musimy to w jakimś jednym miejscu zebrać. Jakieś... Może w pytankach wam zostawię później, albo no, zostawimy wam to właśnie, później. No. Tak będzie pytanie najlepiej, do was, bo po prostu tutaj na live to wszystko za szybko idzie do góry. Zróbmy tak, że będziecie nam wymyślać jakieś challenge, na przykład macie zatańczyć, nie wiem, czacze, walca wiedeńskiego. Co odcinek, jeśli przejdziemy do kolejnego odcinka, to zrobimy coś takiego na maksa, nie wiem, odjechanego, że na przykład, i to będziemy gdzieś tam stawiać, że jak przejdziemy do kolejnego odcinka, co będzie zależało od was i od waszych głosów, SMS-ów i w ogóle, to na przykład, nie wiem, zatańczymy sambę na przykład w Londynie. Bo to jest łatwy dostęp, no nie można, kupujemy bilet, one way ticket, dokładnie. Lecimy, zrobimy sobie ten trening w Londynie i zatańczymy gdzieś sambę. Albo na przykład zatańczymy sambę na odcinku, w samolocie na odcinku Warszawa-Kraków. W samolocie przy ludziach. Albo właśnie lecieć gdzieś w jakieś miejsce. Albo kurde, nie wiem co. Co jeszcze? Wejdziemy, nie wiem, w nocy do jakiegoś jeziora i zatańczymy tam jakieś podnoszenia albo coś. Do jeziora. Nie wiem, to są jakieś takie ekstra pomysły już takie dziwne. No. Ale chcemy taki challenge i żebyście też wy byli częścią tak, tego challenge'u. Tak, żebyśmy mieli po prostu, bo szczerze, ten Marrakesz nas do tego zainspirował, bo tyle tam się wydarzyło takich fajnych rzeczy, że my już ten taniec z gwiazdami będzie nam się kojarzył właśnie z takimi przygodami i ten taniec, znaczy ten Marrakesz właśnie sprawił, że że po prostu tak, no, aż odżyliśmy, mam wrażenie, że było dużo takich śmiesznych sytuacji i przez to też mieliśmy jakby większy fan tworząc, trenując właściwie ostatnią naszą choreografię, więc uwaga, rozkręcamy się tutaj. Tak, będziecie mieć okienko na to, żeby dawać swoje pomysły szalone. Tak. Muszą być jakieś szalone, mega szalone. Takie, wiecie, abstrakcyjne. Ej, ale w ogóle teraz jeszcze wpadłam na pomysł.
żeby wyjść na rynek, postawić kapelusz i zobaczyć. O ja, tak zrobimy. Jak przejdziemy do, nie wiem czy to w tym odcinku, może to będzie już na ten odcinek. Co myślicie o takim? Jak z tego odcinka przejdziemy do kolejnego. Ale będziemy wam to wszystko relacjonować. I na przykład, jakbyśmy polecieli gdzieś tam, niedaleko, bo to do Marrakeszu się leciało, nie wiem, 6 godzin, no to już bez przesady. No. Tak, żeby pojechać. Pofarbujcie się na blond. Zrobimy. No! Nie byłam blondynką, ledwo moje włosy się odbudowały. Ledwo moje włosy są już, no powiedzcie, że wyglądają już okej. Okay. No, jakby są teraz trochę pognieciony. Ale moje włosy były w opłakanym stanie po blondzie. Michał, nie popełnij tego błędu. To przemyślimy to jeszcze, przemyślimy ale blond. Może przemyślimy. Zrobimy też takie zadanie, że jak przejdziemy z któregoś do któregoś odcinka, to pójdziemy na rynek, postawimy kapelusz i będziemy tańczyć i zobaczymy, ile uzbieramy kasy. Zafarbujcie brwi. O Boże. Nie, no dobra. Na no, jeden dzień może. Oksana, ty masz śliczne włosy, przecież dziękuję bardzo. Już naprawdę odżyły, naprawdę. Już zapuszczam, no nie? Już są w dobrej kondycji, ale były tragicznej po blondzie. Ja doczepy nosiłam, bo to była masakra, to była masakra. Ja nie mogłam w ogóle... Jezu, ja teraz mam, wiecie, już bardzo duży swój odrost jakby taki naturalny i to jest mój naturalny kolor. Będę muszę farbować jeszcze, bo końcówki tam gdzieś są... O Jezu, blondy. No dobra, tak robimy. To robimy, mamy deala. No. Mamy deala z wami, kochani. Robimy wyzwania, challenge i to będzie fajne. Challenge poodcinkowe, tak nazwiemy to. Challenge poodcinkowe. Przed kolejnym odcinkiem, tak. No. No, ale jak będziemy przechodzić, nie przejdziemy, właśnie. No to koniec. Tak, po odcinku, za każdym razem, jeśli przejdziemy, to z elementami choreografii jakby do tego kolejnego odcinka mamy robić jakiś challenge. Tak, i robimy takie mega odjechane challenge, tak. Żeby zachęcić was, żebyście nas wspierali i ogólnie, żebyśmy się też dobrze bawili. No właśnie, myślę, że to właśnie będzie fajny content też i tak... Więcej tego backstage'u wam pokażemy, no bo w sumie, no dobra, no wiecie, że trenujemy i tak dalej, no ale nie widzicie tego, co się dzieje na sali, a czasem jest naprawdę bardzo śmiesznie. No, i tak serio. Jak w tym Marrakeszu, no ja szczerze wam powiem, żałuję, że nie mogłam wam tego relacjonować na żywo, ale będą te materiały w kolejnym odcinku tańca i w tym tygodniu pewnie coś tam wrzucę. Więc ogólnie jest taki plan, robimy szalone akcje. No ciekawe, co jesteśmy bardzo ciekawi, co wy wymyślicie, no ale na przykład wiecie, dostajemy, załóżmy, w kolejnym odcinku jakiś tam taniec, czacza już była, więc powiem czacze, żeby się nie powtórzyło, żeby nie wykrakać, broń Boże, nic, czacza. I piszecie, lecicie z czaczą do, nie wiem, Niemiec i tam macie zatańczyć, nie wiem, gdzieś wybieracie sobie jakąś miejscówkę. No. Oczywiście wybierzemy spośród tych challenge'ów takie, które też będą realne do zrobienia, tak. Bo nie wylecimy do Stanów. No nie Stanów, polecimy na Malediwy, zrobić. No wiecie, na Malediwy to bez przesady, to za długo. My też mamy, pamiętajcie, tylko tak naprawdę ile? Z 5 dni? 5 dni na przygotowanie się do odcinka, więc to musi być coś, co też nam nie będzie bardzo jakoś mega kolidowało. No czasowo, wiecie, to musi być realne do zrobienia, po prostu realne do zrobienia. Więc takie challenge realne do zrobienia, ale fajne i kreatywne, to bardzo chcemy takie właśnie od was, przyjmujemy. To piszcie, błagam was, w pytankach wam zostawimy na następnym po prostu story te pytania, żebyście mogli tam pisać i to wszystko będzie w jednym miejscu. My to spiszemy. O, to też fajne. Mam pomysł po tańcu, w następnym odcinku powiedzcie jakieś słowo do widzów na zasadzie jak pobić w śniadaniówkach. O, zajebiste. Dobra, to tak zrobimy. Tak zrobimy. No, jak przejdziemy, to może to zaczniemy od tego. Nie wiem, zobaczymy. Jakie słowo takie crazy wymyślimy, to które powiemy na wizji. Słowo, które powiemy, tutaj się zainspirujemy pizzem. Ale to będzie może Islandia. Nie, to do Islandii, ja szukałam lotów do Islandii w ogóle kiedyś. Kiedy ja szukałam? Jakoś w grudniu chcieliśmy polecieć z Kevinem i to jest masakra. Tak? Mi się wydawało właśnie, mi też to się jest wydawało, mega łatwe i że mega easy w ogóle, nie. Z Gdańska do Islandii było zawsze łatwiej. A to może z Gdańska. Wiem, no stąd lotów. Jakoś kurde nie mogłam znaleźć, ale szukajcie jakichś kierunków, jakichś, nie wiem, jakichś. I znowu to UW, nie wiem co to oznacza. UW, no już napisali wcześniej, że to oznacza, że ktoś jest uroczy. Aha, wow. Wow, dziękujemy, że uważacie, że jesteśmy UW. 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 Dawaj pytankę jeszcze. Tango o zachodzie. Na Nowym Moście. Jest Nowy Most w Warszawie. No tak, no tak, no tak. Ja już byłem. Byłeś? Byłem, no. O, a ja nie, ale mieliśmy się z Kevinem przejść. Ostatnio jak mieliśmy chwilę taką, kiedy to było? No właśnie chyba w piątek, jak był taki luźny wieczór. No, fajnie, nie, spoko. Nie, w sobotę już nie ćwiczyliśmy. Tak, w sobotę ćwiczyliśmy rano,
Więc wieczór mieliśmy wolny. No. W piątek ćwiczyliśmy i to po powrocie jeszcze na lot... Tak, wróciliśmy z tego Marrakeszu w piątek. I po całej podróży, która trwała od rana, nie dość, że wiecie, na lotnisku trenowaliśmy, to jeszcze w nocy robiliśmy. Trening chyba do pierwszej w nocy tańczyliśmy. Tak. Od rana do pierwszej w nocy, w sumie z przerwami, no nie? Na lot po na 8 godzinach podróży byliśmy, ale jeszcze zrobiliśmy trening w piątek. Mhm. O, Michał, jak zaczęła się twoja kariera taneczna? W sumie ja jestem ciekawa. Tak. Moja kariera taneczna to jest mega ciekawa historia, bo zaczęła się w sumie od tańca z gwiazdami. Jak byłem mały, miałem chyba 7 lat, to leciała w telewizji pierwsza polska edycja Tańca z Gwiazdami. Z rodzicami, z babcią oglądaliśmy. I jakoś, nie wiem, mega się tym zajarałem wtedy. I z moją młodszą kuzynką robiliśmy takie akcje, że po odcinkach szliśmy sobie do babci do pokoju i takie figury, elementy, które zapamiętaliśmy, sobie ćwiczyliśmy, tańczyliśmy i w ogóle. I na któryś z urodzin tam rodzinnych zatańczyliśmy jakiś tam fragment takiego a la Tańca z Gwiazdami. No i rodzice też zobaczyli, że mam jakiś tam potencjał do tego, żeby to robić i w ogóle. I potem w szkole, do której chodziłem, podstawowej, zapisałem się po prostu na zajęcia taneczne, bo była taka lekcja pokazowa. Przyjechała jakaś para, tańczyli, mi się mega spodobało. Zapytałem rodziców, czy mnie zapiszą, a oni widząc, że ja mam zajawkę na punkcie tego tańca, no to zapisali mnie. No i to jest mega śmieszna taka historia, że 20 lat temu tak naprawdę, nie wiem, co ja gadam, 19 lat temu. Mnie nie było na świecie. A ja już byłem. I teraz tak sobie uświadomiłem. O ja. No, że 19 lat temu tak się zajarałem tym tańcem poprzez taniec z gwiazdami. No to zaokrąglę już do 20. Teraz 20 lat później sam w nim jestem i występuję. Więc, o, to piękna historia. No, to jest taka klamra, no nie? Że moja pasja i zajawka. No, to sobie takie dziecięce marzenie było. Fajnie. No, ja powiem ci, że też trochę marzyłam o tym, żeby wziąć udział w Tańcu z Gwiazdami. Jak byłam mała, to bardzo chciałam. I tak sobie myślałam, że kiedyś fajnie by było. Ale wtedy też nie wiedziałam, że będzie mi w ogóle to dane, więc tak oglądałam, śledziłam i to było takie abstrakcyjne, więc... No, więc też się cieszę, że jestem w tym programie. Byłaś, ale miałeś 4 miesiące, Roxana. Ktoś to wyliczył, no. Miałem 4 miesiące, ale ja. 4 miesiące. A ja już wtedy ćwiczyłem podnoszenia do naszych układów. No. Widzisz? Ja już przemyślałem to. A zobacz, jest tu, opowiesz story o kurczakach z rożna, ja nie wiem, o co chodzi. Boże. Jest, opowiedz. Nie będę się kompromitował. Dlaczego? A ja znam chyba tą historię. Powiedziałeś mi to? Nie. A, no to nie wiem. To co zrobiłeś? No słuchajcie, kiedyś, nie wiem, czy to w ogóle jest temat na tego live'a, ale no jest, no dawaj. Ja pracowałem kiedyś przez jeden dzień na garmarzy. Czyli to jest takie stanowisko w sklepie, gdzie można przyjść, kupić sobie obiad, jakieś, nie wiem, przekąski, jakieś jedzenie ogólnie. Ja byłem tą osobą, która wydawała to jedzenie i nakładała ludziom to jedzenie po prostu. No i ktoś przyszedł i chciał kupić kurczaka z rożna. I ja całe to rożno, czy jak to się mówi, wyjąłem z tej szyby i jakoś nieświadomie przechyliłem to i wszystkie kurczaki z tego rożna spadły na ziemię. I była cała kolejka ludzi. I ja, to było takie niezręczne. Się czułem jak taka największa niezdara. I pozbierałem te kurczaki, gdzieś tam wyniosłem. Ale to było strasznie kompromitujące. I na drugi dzień się zwolniłem stamtąd już. Pracowałem tam tylko jeden dzień. I sobie uświadomiłem, że właśnie to jest praca, której nigdy nie chcę w życiu robić i muszę, nie wiem, albo tak się wyuczyć, albo czegoś się nauczyć w życiu, żeby nie pracować tak, no nie wiem, to w sumie była ciężka praca przez 8 godzin dziennie. No to jest ciężka praca. Ci ludzie praca, pretensjonalni, no, pośpieszali, a mnie tu kurczaki wypadały na ziemię, no. Więc cieszę się, że już teraz nie muszę pracować tam. No. Ale to się tak wydaje, to naprawdę jest ciężka praca, ja się domyślam. No, wiesz, jak plecy bolą, że ci musisz stać przez 8 godzin. I tak dalej, to jest mega ciężko. No, ja właśnie... Mega ciężko, bo ludzie właśnie pracują, tak są, że tak podchodzą, typu, należy mi się, no nie? Tak. Masz to zrobić, dawaj mi kurczaka. Zapłucają się, dawaj mi kurczaka z rożna, a ty biedny. A kurczaki spadają potem. Jest.
Kurczaki dostały skrzydeł, ożyły. Żywych. Ożyły. No żywych nie, bez przesady. Nie, dobra, bo już za bardzo w to idziemy. Billie czy Ariana Grande? Ariana Grande. A ja Billie. Tak? No. Ja wolę Arianę. No i Ariana ma większą skarę głosu. Znaczy Billie jest fajną wrażliwość, też ją lubię. Mhm. I ma kilka takich utworów, że po prostu ja ryczę. I tą lubię, ale chyba bardziej Ari. Jak wam idą treningi? Jak widać. Nie, słuchajcie, zdradzimy wam, że poniedziałek jest ogólnie naszym najgorszym dniem tygodnia kryzysowym, bo my naprawdę wkładamy dużo emocji w nasze tańce, dużo nas to kosztuje, nerwów jest mega, adrenalina całą niedzielę tak naprawdę. I po prostu w poniedziałki my mamy zjazd taki, no, że by się chciało pół dnia spać i te wszystkie emocje jakoś odespać, uspokoić się tak wewnętrznie. Tak naprawdę kończymy bardzo późno ten odcinek, bo jeszcze wywiady, zdjęcia. Później jakaś kolacja, no, nie wiem, ja często wracam w niedzielę po odcinkach do domu o jakiejś pierwszej, no, drugiej w nocy. Tak. I na drugi dzień musimy rano wstawać, bo mamy treningi już pod kolejny odcinek, albo nagrywki właśnie materiałów ING, które są puszczane przed tańcem. No i mamy taki zjazd, więc dzisiaj też mamy zjazd trochę ogólnie. Dzisiaj troszeczkę jest taki zjazd, no w ogóle tak, przyjeżdżamy tam do studia rano, mega wcześnie, ostatnio akurat na 10:00, że rano mega wcześnie, no dla nas to jest rano, to jest wcześnie. I siedzimy tam cały dzień właściwie do kolejnego dnia, tak jakby, bo wychodzimy stamtąd właśnie koło 1:00, 12:30, 1:00, no zanim się później tam ogarniemy. Czy no nie wiem, no wychodzimy może po 12, ale zanim wrócimy, nie, mój to jest rekord pierwsza. To była pierwsza. Nasz tak? rekord to była pierwsza, no mówię ci, bo ja... To chyba było tego pierwszego dnia, albo pierwszego odcinka. Tak, 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 bo wtedy najdłużej siedzieliśmy, no, bo najwięcej się działo, wiecie, pierwszy odcinek, każdy chciał porozmawiać, więc tak. Ja tylko tak naprawdę w święta, to do tego ci przyznam, tylko w święta uciekliśmy po prostu, bo stwierdziliśmy, że święta to święta, nie będziemy po prostu udzielać wywiadów ze względu na to, że są święta. A tak to zawsze zostajemy. Chcieliśmy wrócić do domu, odpocząć trochę, też wejść bardziej wewnątrz siebie. No, też jakoś nie mieliśmy humoru po tym odcinku, więc po prostu pojechaliśmy sobie. Dużo ludzi jest. Jezu, ja nie mam jakich pytań, czy to czasami takie głupie pytania są. Wziąłeś. Jak się dogadujecie z Dagmarą, też tam było? Super, ja kocham Dagmarkę. Dagmarka jest cudowna. Ona jest tak... szczerą osobą. Jest, no ja czuję od razu, czy ktoś jest dla mnie miły, bo no, wypada, czy naprawdę cię lubi, nie? Albo szuka jakieś korzyści, a tutaj mam tak, że po prostu Dagmara no, jest cudna. I jakby jest ja totalnie czuję, że właśnie jest taką ciepłą osobą, szczerą. No. Tak, że przy niej ja jestem sobą, nie muszę nikogo udawać, bo czuję, że w drugą stronę właśnie działa to tak samo. Ja tak mam, że ja nie potrafię się otworzyć tak w 100% przy osobach, które nie są szczere. Ja nie potrafię. Od razu mam taką blokadę, że się blokuję i jestem taka na dystans. Nie ufasz. No. Ja w ogóle sobie ostatnio o tym myślałem, że szczerość to w ogóle mega wymaga odwagi. No, że tak naprawdę jest połączona z odwagą. Bo jak jesteś szczery, mówisz, co myślisz o kimś, czy to jest pozytywne, czy negatywne i musisz mieć do tego jaja, żeby wiesz, kogoś zhejtować, przy nim powiedzieć mu to w twarz. No. I ludzie często są nieszczerzy, bo po prostu boją się tego, co będzie, jak powiedzą później, prawdę, no, nie? Że tak, komuś to się może nie spodobać i może, nie wiem... Czasem wygodniej jest być nieszczerym. Zrepozycować to. No właśnie, jest wygodniej być nieszczerym. I ja podziwiam na przykład Dagmarę za to, że jest mega szczera. Tak, ja też. Ale to się bierze z tej odwagi, że ona jest mega odważna. No. Ona po prostu... nie boi się konsekwencji, co się wydarzy, co kto sobie o niej pomyśli, czy ktoś ją będzie lubił za to, czy nie. Ona mówi, jak jest. Czy kogoś lubi, to lubi. Jak kogoś nie lubi, to też nie lubi. No i dobrze. Ja to szanuję, bardzo to szanuję, bo ja też jakby nie spoufalam się na siłę z osobami, z którymi nie czuję vibe'u, nie do końca jakby się dogaduję. Ja mam tak, że no nie, no co by się nie działo, po prostu nie potrafię. Nie potrafię być wtedy sobą. I mam już takie... ja to czuję, ja mam dobrą intuicję. O Boże, jak wygląda typowy dzień podczas przygotowań do niedzielnego odcinka? O, to jest długi dzień. Mówimy to? Mówimy, dobra, powiedzmy od początku. To tak, rano przyjazd, mamy pierwszą próbę. Nie, najpierw jest przymiatka, czyli... Ale nie, w niedzielę. Aha, to nie. Sobota jest przymiatka. Tak, tak.
Później mamy przymiarki. No, no to mów. Dobra, przyjeżdżamy. No. Jest pierwsza próba. Taka przedgeneralna. Ja się napiję. Dobra. Próba przedgeneralna. Następnie mamy chwilę, żeby coś tam zjeść, wypić jakąś kawę, bo ja nie wiem jak ty, ale ja rano po prostu ja przed odcinkiem ja jem tam na miejscu już po prostu, ja nie jem. Ja mogę ciekawostkę zdradzić, że ja nie piję kawy w ogóle. O właśnie, to jest też ciekawe. Ja w życiu wypiłem może, w całym swoim życiu, 26-letnim, pięcio jeszcze, wypiłem może pół szklanki czy tam filiżanki kawy, bo nie smakuje mi w ogóle kawa i też nie... Też nie lubię kawę. Nie wiem, czy mi daje coś, czy nie. Pewnie by mnie pobudziło. Pobudziłam. Ale jakoś jej nie potrzebuję. Naprawdę czerpię energię chyba z głowy, po prostu ze swojego nastawienia. Energię z kosmosu czerpię. Nie, w ogóle nie piję kawy. No. I kiedyś też nawet herbaty nie piłem. O, ja kocham herbatę. Ale już od niedawna wróciłem do normalności i piję też herbatę. Ale dokończ tego. Przepraszam, przerwę. Nie, luzik. No to tak. No to jest chwilka takiej mikro przerwy. I później mamy właśnie te przymiarki. Przymiarki, mierzymy kostiumy i tańczymy w kostiumach na próbie genera. Co to jest? Nie, no tak. No. Nic, mów. Jezu, myślałam, że coś zobaczyłeś innego. Dobra, nieważne. Po prostu tańczymy na tej generalce. Mamy generalkę, już próba kamerowa, generalna. I co dalej jest? Potem idziemy się szykować, zrobimy make-upy, fryzury. I już wtedy jest live. Tak. No cały dzień po prostu na tym schodzi. To no. Tak się wydaje, no nie? Niby dwie próby tutaj, szykowanko też schodzi. No. Trzeba być gotowym wcześniej jednak trochę, no nie? Tak, czyli przyjeżdżamy, próba jedna kamerowa, tak. Chwila przerwy, idziemy coś zjeść, później idziemy mierzyć kostiumy, próba generalna, szykowanie i live. Schodzi tak cały dzień. Tak jest. Pytanka. Boże, jakie dziwne. Niektóre są pytania. Dobra, dawaj, wybierz ty. Jakieś szalone. Szalone, crazy pytanie. Jakieś śmieszne, może. Dawajcie takie nietypowe. Trudniejsze było pasodoble czy towarzyski? Zdradzę wam, że pasodoble jest częścią tańców towarzyskich. Tańce towarzyskie dzielą się na tańce standardowe i latynoamerykańskie. No. Standardowe to jest walc angielski, walc wiedeński, quickstep, tango, foxtrot. Latynoamerykańskie to samba, czaczarumba, pasodoble, jive. Można tutaj też salsę zaliczyć. Co to może oznaczać? Gripsujesz. Nie. Gripsujesz to oznacza. Nie, tu jest napisane gipsujesz. Mamy nie wiem, oboje wadę wzroku chyba. No mam. Gripsujesz. Ale bym też powiedział, że może mogło to chodzić. dawajcie jakieś pytanka. Szalone pytanka. Czekamy teraz na śmieszne pytania. O. Lepiej nie. My nie odpowiadajmy na pewne pytania. Dlaczego? Bla, bla. Różana. Różana ktoś mnie nazwał. Najgorszy. Dobrze, to już było najgorsze. Wolisz standard czy łacinę tańczyć? Wolę tańczyć łacinę chyba. Znaczy, nie wiem. No, wydaje mi się, że tak. Współczesny taniec najbardziej lubię. Mm-hmm. Ale chyba latino. Jak oceniasz imię Michelle? Imię Michelle jak ocenię? No, piękne. A ty? Bardzo fajne. Michelle. Co tam piszą tutaj? Ja wiem. W
razie. Nie mówcie mi, jak mam malować usta. Za co lubię Roxy? O, ciekawe. Po pierwsze, za jej poczucie humoru. Bardzo dużo się na treningach właśnie śmiejemy i dzięki temu też te treningi nie są takie męczące psychicznie, więc myślę, że po pierwsze za jej poczucie humoru i dystans do siebie, że potrafi też z siebie żartować. Po drugie, za to, że jest profesjonalna i jak jest trening, to robota musi być zrobiona. Możemy, okej, pośmiać się, możemy zrobić przerwę, ale jak jest założony jakiś plan, że musimy, nie wiem, dzisiaj skończyć kroki choreografii, to ona też jakby potrafi się w sobie zebrać i to naprawdę robimy. Więc to są chyba takie dwie cechy, za które najbardziej cię lubię, że taki profesjonalizm, ale jeszcze wcześniej to, co mówiłem, że taki dystans do siebie, poczucie humoru. O, wiem, co jeszcze. Trzecia rzecz to, że jakby nie zapominasz, tak zauważyłem, nie wiem, może masz jakieś zdanie, ale jakby nie zapominasz ludzi, z którymi pracowałaś i też o nikim sobie nie zapominasz. Na przykład jak przychodzisz do studia, gdzie pracujemy, to z każdym się przywitasz. Nieważne, czy ten ktoś tam pracuje, nieważne na jakim stanowisku, ale ty jakoś tak, jak znasz tego człowieka, to się przywitasz, pierwsza podejdziesz, podasz rękę, a nie, że czekasz, aż ktoś do ciebie podejdzie i musisz z sobą pierwszy witać czy coś. Tylko ty jesteś taka otwarta, że zawsze podejdziesz, przywitasz się. Nie wiem, nawet jak z kimś pracowałaś 8 lat temu czy 10, to też jakby pamiętasz tak, te osoby. Tak, no ja pamiętam. Ja więc masz taką mega pamięć do osób i fajnie, że zawsze podejdziesz, zapytasz co tam u kogoś, jak się ten ktoś czuje. Więc to jest takie mega fajne. No. Dzięki. O, no co fajnie. Dobra, co jest... Dobra, jakieś kolejne pytania. Co sądzicie o Janie od Gladiatora? Wiesz, który? Co śpiewał Gladiator. Gladiator. Ten, który startował na... Tak. Ja ogólnie bardzo cenię jego twórczość. Myślę, że jest oryginalnym artystą i ma swój styl. No, ja też tak uważam. Nawet jeśli komuś się nie podoba to, jak on śpiewa, to uważam, że jest przynajmniej jakiś. Nie, ja bardzo... Nie, że nie przypadam. Może mnie mało interesują artyści, którzy są po prostu... Niby... Próbują się każdemu przypodobać, tworzą jakąś taką neutralną sztukę, ale ona dla mnie jest nijaka. Ja już wolę kogoś, kto jest naprawdę, kto tworzy coś serio dziwnego, ale jest to przynajmniej jakieś. Nie każdemu to się musi podobać. No. Więc ja go cenię za to, że ma swój styl. Też mi się to podoba i faktycznie jest takie, że jak ktoś nie wyróżnia się na przykład głosem, to próbuje się udziwnić na siłę. Wiesz, o co chodzi? To nie mówię w kontekście Jana, ale dużo jest takich artystów, że czasami to nie jest w ogóle autentyczne. A tutaj w kwestii Jana, on ma bardzo fajną barwę głosu, bardzo fajnie się prezentuje na scenie i to wszystko współgra. Mi się bardzo, ja wierzę w tego chłopaka. Ile masz lat, Michał? To już było. Już wiemy, ile 25. Michał ma lat. Dobra, dawajcie jeszcze kilka pytań i kończymy tak, live, bo rano trzeba wstać na trening. Ostatnie 5 pytań. Czy Michał wie już o jakimś utworze, o którym my nie wiemy? Kurczę, teraz to już wiecie, ale przedpremierowo słuchał Jednej na Milion. Tak. Wiedziałem, zanim wy wiedzieliście. I wiedziałem, że to będzie dobre i że się spodoba wszystkim. Tak. A, to miłe. Tak puszczałam Michałowi, więc Michał już mi powiedział, że o, fajnie. Ulubiony cytat Dagmary. Jaki jest ulubiony cytat Dagmary? Nasz ulubiony cytat. Chyba to nie jest... wypada publicznie. Już wie. To jest szujami. To jest szuje. Wejdźcie na TikToka Roxany. TikToka i zobaczycie. I nagrywaliśmy TikToka z Dagmarą i to nasz tam jest ulubiony. Dagmara też bardzo cytat. Często mówiła jeden taki moje motto życiowe, że miej wy, a będzie ci dane. To jest moje motto życiowe. A mi się jeszcze podoba jeden też Dagmary. Cytat, że jak organizm domaga się czekoladki, to trzeba dostarczyć mu czekoladki, bo organizm będzie się buntował. Tak. Dlatego jedzcie czekoladkę. Jedzcie. Kocham tego TikToka. No, ja marzyłam, żeby z Dagmarą nagrać takiego TikToka. Michał, jakim cudem ty tak dobrze prowadzisz Roxanę? Jestem mega pełna podziwu. Ja też jestem pełna podziwu. Naprawdę. Jakim cudem? Ja ogólnie
Od 8 lat już jestem trenerem tańca, nauczycielem w szkole tańca, więc ja naprawdę bardzo dużo osób, no nie wiem, uczyłem, wyuczyłem tańczyć, więc wydaje mi się, że to też wynika z jakiegoś tam doświadczenia, że miałem do czynienia z różnymi osobami i gdzieś tam może staram się indywidualnie podchodzić do każdego i szukać jakichś metod prowadzenia zajęć pod daną osobę. No nie wiem, wydaje mi się, że jakoś tak dopasowuję swój styl prowadzenia też naszych treningów pod ciebie i też staram się wyeksponować w naszych choreografiach twoje atuty, po prostu to, co w tobie jest najlepsze, żeby po prostu tym wygrywać. Super, no to naprawdę Michał mnie bardzo dobrze prowadzi tutaj w tańcu i po prostu no ja czuję, że właśnie tak bierze pod uwagę też moje zdanie, mimo że jest doświadczonym tancerzem, a ja no mało wiem o tańcu, no to jak nieraz coś mi na przykład nie siedzi, nie jest dla mnie wygodne, to mu mówię i on to zmienia. Nie ma czegoś takiego, że no na siłę po prostu. On też widzi, co to dobrze wygląda, tak? Jak coś źle wygląda, no to od razu dobra, to zmieniamy. Także super, że tak manewrujesz tym, wiesz, ode mnie w sumie. No. O, kochani, jesteście, dużo miłych słów. Dobra, czekajcie, gdzie, bla, bla, bla. Michał, gdzie uczysz tańca? No, ogólnie historia u mnie jest taka, że aktualnie w Warszawie. Wcześniej prowadziłem zajęcia w szkole tańca Black Dance i tam byłem głównym trenerem od jakiegoś czasu tańców latynoamerykańskich. Uczyłem taką najstarszą grupę, ale aktualnie w Warszawie. Alarm, słuchajcie. Dobra, to jeszcze szybko zobaczę. To nie był alarm? Boże, nie wiem, co to było, przepraszam. To był dzwonek. Siema. Hejo, hejo. Przywitaj się na live. Nie witam się na live'ach. No, a przywracaj się do live'a. Co? Nie, dziękuję bardzo. Alarm. To był dzwonek, okazało się, nie alarm. Przepraszam za wprowadzenie w błąd. Ostatnie dwa pytania. Tak, ostatnie dwa pytania i kończymy. Ten live trwa już godzinkę. Nie, dziękujemy ci bardzo, kochanie. Nie, nie. Codziennie przejeżdżam przez pszczółki, ktoś napisał. Pozdrawiamy. Jakie były nasze ulubione stylizacje w tańcu z gwiazdami? Ostatnia dla mnie. Topowa, czarna. Moja też. Ta nasza ostatnia stylizacja mnie najbardziej przekonuje. Ta czarna kamizelka, sztos. Ja też się dobrze czuję we fraku, więc jak tańczyliśmy walca, to też się bardzo fajnie czułem. A ta suknia też była piękna. Ja w ogóle, mi się bardzo podobają te stylizacje. Tylko klimat Wielkiego Gatsby'ego tak nie do końca mi siedział, ale to bardziej chodziło o klimat, a nie o stylizację. Bo właśnie ta stylowa była w klimacie. Więc no po prostu ta ostatnia zdecydowanie najlepsza. Tak, w mojej ocenie też. I za nasze stylizacje odpowiada Martyna Łach, tak. Więc bardzo, bardzo dziękujemy Martynie za to, że jeśli to ogląda, to pozdrawiamy. Że nas tak fajnie ubiera i że spełnia gdzieś tam czasami te nasze zachcianki. Tak. Kasyn to nie jest polskie nazwisko, ma pochodzenie tatarskie. Najwięcej kasynów jest tak w Niemczech, w Berlinie. O. I w Chicago. Serio? Tak, bo sprawdzałem kiedyś to w jakichś tam statystykach. No. Także tutaj światowo, kochana. Światowo. Węglów też jest pewnie mnóstwo za granicą. O, węglów to tak. O Boże. Dobra, ostatnie pytanie. Takie basic dajmy. Jakie są ulubione kolory? Mój różowy. Różowy. A twój? Mój ulubiony kolor jest czarny. Ja też lubię czarny, ale taki jakbym miała jeden wybrać. No, dzisiaj też mam czarny na sobie, nie wiem czy to widać. Widać. No, z małym tu akcentem takim kolorowym, żeby nie było tak ponuro dla was, ale jednak czarny to czarny. Czarny to czarny, dokładnie. Też uważam, że w czerni się zawsze dobrze wygląda. No. Dobra, kochani, kończymy tego live'a. Bardzo, bardzo, bardzo wam dziękujemy, że oglądaliście.
I no, trzymajcie kciuki za nasze kolejne tańce. Teraz będą dwa, więc... I pamiętajcie, tak, pamiętajcie, że kochani, wszystko od zależy was. Od was. Jeśli chcecie, żebyśmy przeszli do ósmego odcinka, to musicie wysyłać SMS-y. Bardzo was o to prosimy. Jeśli wam się oczywiście podoba to, co robimy w tym programie i chcecie nas jak najdłużej, to wysyłajcie SMS-y. Tak. I nawet bo bez was się to nie uda. Bez was jesteśmy po prostu... Zero, nic. W lesie. Nawet jak dużo punktów będziemy mieć od jurorów, to i to, tak... To i tak wasze głosy stanowią finalną decyzję. Tak. Więc... Wszystko w waszych rękach, kochani, wszystko w waszych rękach. Po prostu my to wy. Nasz tajem z gwiazdami to jesteście to wy. To jesteście wy. No. Wy jesteście tymi gwiazdami. Tak, wy jesteście tymi gwiazdami, także... My jesteśmy taniec, wy jesteście gwiazdami. Także dziękujemy wam za dzisiaj i trzymajcie kciuki. Tak, bardzo wam, kochani, dziękujemy za tego live'a i ogólnie za całe wsparcie, które nam przekazujecie w tym programie. Trzymajcie kciuki, buziaczki. Pa, do zobaczenia. Myślę, że jeszcze zrobimy niejednego live'a i będziemy relacjonować nasz plan z challenge'ami. Challenge'owe. No, także pewnie niedługo się ukaże tutaj to okienko z pytankami i tam piszcie.